Za nami pierwsze półrocze roku 2020, bardzo trudnego, ponieważ od lutego tego roku zmagamy się z pandemią. Ta pandemia nie przeszkodziła nam, żebyśmy osiągnęli dobre wyniki finansowe, lepsze niż w roku ubiegłym. W tym roku mamy bardzo bezpieczną sytuację finansową. Osiągnęliśmy dynamikę przychodów ze sprzedaży. Wyniosła ona 9%, wynik netto poprawiliśmy o 5%. A wszystko to osiągnęliśmy dzięki dobrej współpracy z naszymi klientami oraz naszymi współpracownikami, naszymi pracownikami, którzy przestrzegali i dbali w sposób odpowiedzialny o utrzymanie reżimu w okresie pandemii. Wszystkim im za to serdecznie dziękuję.